Tramwaj kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć tam wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj kierunek Kasprzaka. Dokładnie, ta budowa już się rozpoczyna. A kiedy? W sobotę, już w najbliższym sobotę, a konkretnie 5 marca 2022 roku rozpocznie się odbudowa trasy tramwajowej na Kasprzaka, bo warto pamiętać o tym, że ona tutaj już kiedyś istniała. Co prawda nie dokładnie w tym samym kształcie, jak teraz będzie budowana, jednakże ona tu już kiedyś była. Także tak, faktycznie, rozpoczyna się budowa i to oczywiście jak zawsze z wielkim hukiem, to znaczy z zmianą organizacji ruchu, utrudnieniami i innymi problemami. Najważniejsze problemy i utrudnienia to są linie tramwajowe 10 i 11. Pojadą zupełnie inaczej, ale to nie koniec zmian, ponieważ jeszcze pozostałe linie tramwajowe jak 26 czy 28 też będą miały inne rozkłady jazdy, a jest to również związane z otwarciem ponownie pętli tramwajowej osiedle Górczewska. Ale wracając tutaj do tej budowy, może opowiem o pokrótce to, co tu właściwie będzie powstawać. Rozpoczyna się budowa trasy tramwajowej o długości około 2-3 km między ulicą Wolską i Skierniewicką oraz modernizuje około 1,2 km istniejącego torowiska w wyciągu ulicy Wolskiej i Marcina Kasprzaka. Wybudowane zostaną nowe przystanki przy ulicy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa-Wola, które te przystanki na przykład są dobrze zlokalizowane i dobrze zorganizowane z dobrą przesiadką właśnie do PKP Wola. Dalej przy ulicy Oddona. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do stacji metra Ronda Szyńskiego i do ONZ. Budowa trasy tramwajowej ma zakończyć się w 2023 roku. Wykonawca ma na zrealizowanie 20 miesięcy od podpisania umowy, która była w październiku, nie licząc oczywiście okresów zimowych, które to są 3 miesiące. I właśnie pierwszy z nich się kończy, dlatego też się rozpoczyna budowa. Także to jest faktycznie dobra nowina, ale co warto tutaj podkreślić, to jest to, jak wygląda aktualnie już proces przygotowania pod budowę. Najważniejszą chyba informacją to jest całe zaplecze. Zaplecze techniczne od całego procesu budowy, które możecie teraz zaobserwować, znajduje się trochę dalej. Jest to mniej więcej niedaleko Warszawy Głównej, ale Towarowej. Tam w tamtych rejonach jest to faktycznie poukładane i stamtąd mają dosyć dobry wyjazd na budowę, faktycznie na środek placu budowy. Nie mogli się nigdzie dostawić bezpośrednio przy placu budowy, no bo to jest, powiedzmy sobie, dosyć ścisłe centrum Woli i tam po prostu zbytnio miejsca jakiegokolwiek większego nie ma. Nie jest to jakaś też mała inwestycja, żeby jak na placu 5 rogów gdzieś się po prostu wcisnąć w jakieś małe miejsce. Także tutaj faktycznie są w zupełnie innym miejscu i też warto zwrócić uwagę, że już tam właśnie przy tej nowej miejscówce, gdzie się dostawili, mamy tam panele fotowoltaiczne na tej całej centrali, są flagi, no i co najważniejsze według mnie ze sprzętu, który tam już jest, to już widać szyny i szyny tam już są poustawiane, więc praktycznie jak coś, szyny dla nowego tramwaju, który tutaj będzie jeździć, już są tam poukładane. A jak wygląda aktualnie budowa? Jeżeli chodzi o już o faktycznie ciąg ulicy Kasprzaka i Prostej, no tutaj będą ograniczenia. Będą dosyć duże zmiany, a mianowicie po pierwsze tramwaje, tak jak mówiłem, nie będą jeździć na tym odcinku. Od ronda ONZ do właśnie tutaj ulicy Skierniewickiej na ciągu ulic Prostej i Kasprzaka nie będą się poruszać tramwaje. Linia 10 będzie jeździć po prostu na okrągło przez Kino Femina, a linia 11 będzie jechać nie do pętli Ronda Daszyńskiego, tak jak to było wcześniej, tylko zupełnie inaczej, będzie jechać do pętli plac Narutowicza, jadąc ulicą Grójecką, Towarową, Okopową, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich i do pętli Nowe Bemowo. Także tak wygląda linia 11 i linia 10 i tu się właśnie to zmienia, ponieważ tam będzie przebudowywane torowisko, będzie robione nowe przyłączenie do sieci energetycznej, ponieważ nowa trasa musi mieć podpięcie do prądu, no bo jednak tramwaj nie działa, no, nie jest spalinowy, jakby niektóre osoby czasami myślą, on jest całkowicie elektryczny, jest w ten sposób się może przemieszczać, także no niestety nie da się tego inaczej zrobić niż poprzez podpięcie do właśnie sieci trakcyjnej, która musi być w jakiś sposób zasilana, a w centrum miasta i jak w większości trasach po prostu to się dzieje od dołu,
na dole jest całe zasilanie. No i właśnie to będzie tutaj teraz stawione przy ulicy Karolkowej, gdzie faktycznie rozpoczyna się przebudowa. Natomiast z kolei przy ulicy Skierniewickiej będzie budowany nowy rozjazd, ponieważ tutaj będzie pełen rozjazd trójkątny, czyli w każdą stronę tramwaj będzie mógł skręcić, dzięki czemu zarówno będzie mógł zjechać do zajezdni tramwajowej Wola, jak i również pojechać różnymi zygzakami, nowymi trasami i w ogóle cudami niewidomymi. Ale to będzie całkowicie możliwe. Też tutaj właśnie będzie przygotowanie pod rozpoczęcie budowy nowego przystanku tramwajowego Szpital Wolski. No i na okres tej przebudowy będzie lekko przesunięte przejście dla pieszych właśnie przy ulicy Skierniewickiej, przechodzące przez ulicę Marcina Kasprzaka. Także to tyle, jeżeli chodzi faktycznie o plac budowy tutaj, bo więcej się nie dzieje. Będą jeszcze prace się pojawiać powoli przy wyburzaniu przejścia podziemnego przy połączeniu ulicy Wolskiej i Marcina Kasprzaka, ale to będzie się jeszcze pojawiać w najbliższym czasie i jak będzie się coś więcej dziać, wtedy ja tam będę oczywiście jakieś informacje dla Was specjalnie na ten temat pokazywać i pojawiać się w kolejnych filmach. Ale mówiłem jeszcze, że nie tylko te linie tramwajowe jak 10 i 11 zmieniają trasę, ale również linie tramwajowe 28 i 26 zmieniają trasę. Jest to powiązane z tym, że faktycznie będzie otwarta pętla tramwajowa osiedle Górczewska. No i właśnie linia tramwajowa 26 będzie jeździć od Wiatracznej do metro Młociny, czyli będzie dosyć miała długą trasę. Mniej więcej tak jak teraz 10. Będzie tam jechać dalej od Bemowa właśnie do metro Młociny. No i jest to na pewno bardzo długa trasa, nie będę mówić, że nie. Ale linia 28 też zmienia trasę, a mianowicie będzie jeździć właśnie od osiedla Górczewska do Kijowskiej. Tam dalej właśnie przy dworcu wschodnim, tam na tej pętli będzie się zawracać i wracać ponownie w drugą stronę. Także no zupełnie inne trasy, pętla osiedla Górczewska ponownie wraca do użytku. Będą tam aktualnie się zatrzymać, tak jak mówiłem, dwie linie 10 i 28. No ale wiemy, że ta pętla ma większą możliwości przerobowe, z tego co pamiętam tam jest 5 torów tramwajowych, więc jakby dla chcącego nic trudnego można tam trochę linii tramwajowych zakończyć, tym bardziej, że w tej okolicy będzie się znajdować już niedługo stacja metra Bemowo i stacja metra Lazudowa. Także tak wygląda budowa i przygotowanie i całość, jeżeli chodzi o tramwaj i kierunek Kasprzaka. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I jeżeli cośkolwiek nowego się pojawi, to ja będę publikować i robić kolejne filmy na temat tejże inwestycji. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film to będzie albo Plac Pięciu Rogów, albo do Romana Dymowskiego. Nie wiem co, nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że coś będzie, bo teraz to ja dużo będę siedzieć, jak wy to oglądacie, na planie jakimś filmowym, więc będę mieć mało czasu, bo to 12 godzin pracy. Do zobaczenia. Cześć!